Ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem znajomy desantującego się do Wielkiej Brytanii. To jest Hearse of Iron IV na modyfikacji Regnum Polonie przy Mapku w Górze i z oczystym komentarzu. I dzisiaj przy dźwiękach tej wspaniałej husariusz sobie podgłośni. Może jaki to jest piękny son. O Jezus, jakie to jest piękne. Zrób mi głośniej. Desantujemy się, bo nasze dywizje są gotowe. Wystawiamy flotę. Halo, floto. Mam nadzieję, że przy wsparciu lotnictwa i tej naszej małej, śmiesznej floty poradzimy sobie z desantem, a potem pozostanie tylko Japonia. Z Japonią zrobimy ceges meges i nie będzie wojny, jak to mówię. Nie, serio, do Japonii nie mam ochoty się desantować. Mamy slocik wolny, mamy wolny slocik, to jest ciekawe. Mówicie, że tam gdzieś mam dalej potem ten boost na badanie ura, więc ja sobie może to zostawię. A odpalimy sobie... Tyle mamy? Mamy 42, powiadacie. Jeżeli mamy 42, a daj saperów. Dobra, i trzymać kciuki, żeby desancik się udał, bo to jest mega ważne w sumie. O, czekaj, wypłynęli, czyli dominacja jest, nasze samoloty cały czas latają. Jakieś konwoje są topione. Daj mi tą armię, panowie, wy tu musicie w razie czego. Nie tu, a właściwie tu bym was chciał, no na szybkość. Do Dunkierki, symbolicznie będziemy lecieli do... będziemy desantowali się do Wielkiej Brytanii. Czy oni coś mają w portach? To jest mega ważne. Czy mają w portach? Fuck, mają w portach. Ale ja mogę tobie odpalić boost do ataku. Prowizoryczne mosty, kara do szybkości za przeprawę i atak. Ciekawe czy to, bo to jest do rzeki, a ciekawe czy do Santu to się... Czy oni mogą sobie zrobić taki most, powiedzmy, z wybrzeża Normandii do wybrzeża Wielkiej Brytanii? Czy dałoby się taki most zrobić? Taki pontonowy. Dobra, odpal sobie na tarcie, powinno być łatwiej. Samoloty tu wrzuć. Halo, samoloty, gdzie są nasze samoloty? Czekajcie. To co to jest? To są bliskiego wsparcia. Cyk, nad podium Anglią latać i bombardować. Bombowce taktyczne też nad podium Anglią. Cyk, kurde, zabombardujemy. Myśliwce też daj nad Anglię. Okej, mamy buścik do latania. Czemu mamy... Wenezuela dołączyła do pakt angielsko-włoskiego. Właśnie tyle jest już tylko pakt angielski. Czemu von Bock broni wybrzeża Wielkiej Brytanii? Co jest nie tak, ale mają debuff za dominację wroga w powietrzu. Utrzymujemy oba obszary. Tu chyba też Ruscy latają. Ale dobrze, bitwa o Anglię trwa. W sensie w powietrzu i na ziemi. Tutaj Kleberg się desantuje. Tu jeszcze chyba jedna dywizja powinna się desantować, nie? Jedna na prawo. Tu się zdobędziemy, co prawda tak. Tę prowincję zdobyliśmy, ale port jest w tej środkowej. Ale tu, teraz co myśliwce wleciały. Dobra, zrobisz tak, dasz mi... jedną piechotę morską wrzucisz tu, drugą piechotę morską pomożesz, a trzecia piechota morska będzie ich kontrowała. Te dwie piechoty morskie daj tu, a jedną wrzuć, nie wiem, na Bristol, coś takiego, coś w ten deseń. Cały czas nie mamy portu, mamy port, zarąbiście, port zdobyty, o to chodziło, panowie. Dywizję, trzeba do Anglii wrzucić dywizję. Chodźcie tutaj, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. Żeby Brytyjczycy do morza nas nie zepchnęli. Dobra, rozpocznij push. Australia, imperialistyczna wojna domowa. What? Australia, poplecznicy imperializmu zbuntowali się przeciwko rządowi. Domagają się, żeby kraj natychmiast stał się ponownie dominią Imperium Brytyjskiego. Wybuchła otwarta wojna domowa, a rząd Australii twierdzi, że Imperium Brytyjskie dostarcza... Co? Podstępna taktyka? Co tam się odpaliło? Imperialistyczna Australia... Ale to nie powinno powstać jakieś Imperium Dziobaka czy coś? Imperialistyczna Australia. What? Ale to jest ta... to jest ta prawdziwa Australia. Ach, cholepka ich tam wie, te drzewka australijskie. Nasze kolonie! Znaczy francuskie, ale to nasze kolonie, jakby nie patrzeć. Dobra. Odepchnąć ich. Tu w sumie bardzo blisko mamy Londyn. Więc fajnie jakbyście... A wrzuć tutaj tę dywizję, o cyk. Można. Weź go skontruj, no właśnie, bo wlecieli. Czy nasze dywizje, ej, tu w sumie jest ich sporo w Londynie. Weź wrzuć. Piechotą morską daj tu, a piechota morska musi jak najdalej, jak najgłębiej, w sensie te nasze armie, które się desantowały, muszą jak najgłębiej wejść w terytorium wroga i przygotować się aż na nasz grunt pod to, żeby zawiera sojusz z imperialistycznymi lojalistami, sprytna taktyka, okej, spoko. Musimy zająć jak najwięcej terenu, zanim przypłyną nasze normalne dywizje. Co tam się dzieje? Wydołączyliście do sojuszu, mówiłem, że to jest ta podejrzana, a to jest... A, no to jest nasza Australia, mamy własną Australię, zarąbiście, podoba mi się, zawsze chciałem mieć własną Australię. Lubię takie rzeczy, tu cały czas latamy, okej? Okay. Latanko. Halo, panowie, bo ja potrzebuję tych dywizji, nie żebym naciskał, ale moglibyście już przypłynąć do tej Anglii. Goddammit, wasza mać, wykontrujcie ich w tym Bristolu, żeby się nie rozleźli na ten półwysep.
Czy pierwsze dywizje docierają? Tak, pierwsze dywizje powoli docierają. Sprzęt od Czech. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co możemy tu jeszcze fajnego zrobić? Pokaż mi. Co możemy co fajnego zrobić? Polski militaryzm, standaryzacja wyposażenia. O, tu jest ten ur w 3 dni. A zrób tego ura w 1 dzień. Okej, okay. W sumie tu na Norwich leć. Dobra, wybrzeże jako tako zabezpieczone. Do dwóch proportów już nasze dywizje wpływają. A, jaki piękny, jaki piękny. Daj na szybkości tego szalonego tanka. Mamy szalone ciężarówek, a mamy szalone tanki, light tanki. Dawaj, trzeba też przygotować jakieś sprytne oblężenie Londynu. Im szybciej zaczniemy go atakować, tym lepiej. Dobra, powoli nasza husaria dociera na pole bitwy zarąbiście. Przy okazji zatopimy tą wyspę, bo to jest klasyka. Niech będzie 13 samolotów. Czemu Brytyjczycy tu mają tyle dywizji? To jest 27 dywizji. Oni mają, ile oni mają dywizji swoją drogą? Komisja do spraw min bezkontaktowych. Fajne takie kontakty bezkontaktowe. Wszyscy dorośli. 2 miliony manpowera, około 200 dywizji. Ale oni sporo pamiętam, że mieli w Chinach, nie? O kurwa, jak to się rozlało. Te cesarskie... Pamiętacie? To była dobra seria z Mandżuku. Znaczy z Mandżurii. Fajnie się tym gra. No tu w sumie aż tak dużo nie mają. Ty, oni Pekin wyzwolili. Shanxi, Shanxi. Mało by pewnie też do nas dążył, gdyby nie to, że ma własną frakcję. Głupi Mao. Głupi Tuk. Głupi Tuk! Mnie to zawsze bawiło w Władcy Pierści. Wiem, że wam już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz, że zawsze mnie to bawiło, jak Gandalf mówił głupi Tuk. W sumie likwidacja Maginota nie. Rozbudowa górniczego... Górczyna i Nowego Miasta. Okej, okay. Dodaj. Poznań infrastruktura, okej. Okay. Poznań, plotki, stacja radarowa, baza lotnicza. Okej, okay, dodaj stać. Znaczy, rozbudujemy sobie miasto Wilno. Wilno jako królestwo, okej. Okay. Spóro Wilno. Usuwamy, mamy Spóro Wilno? Spóro Wilno. Oczywiście, panie, cyk, pa, ty, cyk, nie ma Spóro Wilno. Rozbudowa Leszczyk i Wilczej Łapy, okej. Okay. Rozbudowa Atokolu i rozszerzenie miasta o tereny Nowej Wijejki. Okej, okay, cyk. I widzicie, Wilno od zawsze polskim miastem. Polska inwestuje w Wilno, nie to co Litwini. Litwini nawet nie wiedzieli, że mają Wilno pod swoją kontrolą. Takie bandyty judaszowe. Okej. Okay. Więcej dywizji, musimy się przeprowadzić. Nie wiem jak to rzekać, a to jest ta miza chyba. Dobra, nieważne, weź to puszuj. Więcej dywizji, gdzieś są nasze dywizje pancerne. Boże, oni dopiero się desantują. Ile czasu potrzebujecie, żeby zejść na ląd? Wiem, że dopiero przybyliście do tej dziwnej krainy, ale rozpocznijcie atak na Londyn. Rozpocząć. Wrzuć te trzy dywizje tu. Rozpocząć atak na Londyn. Trzeba jak najszybciej zdobyć tą stolicę. Dobra, Bristol. Nie zdobyliśmy Bristolu, ale przynajmniej ich zatrzymaliśmy. Ale Birmingham to moglibyście tutaj przeatakować, jak jest pusty, nie? Jeżeli naciskał, czy coś. Jeżeli naciskał, a to możecie spuszować. O, zarąbiście. Dobra, zarąbiście wyszedł ten desant. Zarąbiście wyszedł ten desant. Zakładam, że prawdopodobnie Brytyjczycy całej tej swojej floty tu nie mieli. Nie, możliwe, że brytyjska flota po prostu pływa wszędzie. I dlatego tak łatwo poszło. A tu pływały tylko jakieś niszczyciele, które miały eskortować konwoje. Bo jedyne co topimy to niszczyciele, nie? I niemieckie uboty. Nie wiem też, gdzie jest niemiecka flota, bo ona teoretycznie powinna się gdzieś wycofać. Tak samo nie wiem, gdzie jest włoska. Znaczy włoska flota pewnie popływa po Morzu Śródziemnym. Ale to już tam lotto. Bezpośredni szturm na Londyn. Gdzie są nasze tanki? Nasze tanki gdzieś tam z tyłu. O, Birmingham padło, zarąbiście. Weź puszuj go dalej. Okej. Okay. Dej tego lighta. Dej tego lighta. O Jezus, gówno nie light. To tą piechotkę chciałem, okej. Okay. Nice. Nice, 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 nice. Panowie, nie wiem, czy nie was, czy tutaj was nie jest za dużo, że tak napomknę tylko. Napomknę, że was tutaj jest chyba za dużo przy tym rozkazie. Tylko ja tu chciałem jednego lighta. Chciałem zrobić to coś ten deseń. O, właśnie, o coś takiego chodziło. O coś takiego chodziło. Dobrze, dobrze, dobrze. Londyn, wielka bitwa o Londyn trwa. Wrzuć więcej dywizji, 78. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jakbyśmy, to jest pusta prowincja? Czemu nikt tego nie zajmuje? Weź to zajmij, synek. A, to nie jest pusta prowincja, tylko tu są trzy dywizje i to jest zbagowane. No jak zwykle. Brawo, Hearts of Iron. Brawo, Hearts of Iron. Poszukujesz mnie jak zwykle. Proszę zdobyć Londyn! Tu jeszcze jakieś pojedyncze dywizje powoli docierają na front. Okej. Okay. Czy Londyn otoczony z każdej strony? A, niszczyć! Zrównać z ziemią, zatopimy z Londyn z całą tą wyspą. Nic nie zostanie. Kamień na kamieniu. I zabronimy Brytyjczykom kiedykolwiek posiadania chociaż jednego okrętu. Całą swoją flotę przerobimy na... Znaczy, całą ich flotę przerobimy, nie wiem, na syndykalistyczne gwiazdki. O, ty, tu dywizje mają. Trzeba to zanihilować. O, cyk, cyk. A, Londyn zdobyty! Powinien być event o tym, że Polacy łupią Londyn. O Jezus.
Hatfuo. Hatfuo na tą wyspę przeklętą. Tyle co oni nas... Nie, że na całe szczęście oni gdzieś tą flotę posłali daleko. Gdyby mieli całą flotę garnizonowaną. O, coś w porcie. Nieodczytane wyniki ataku na port. A, bo oni tu jeszcze mają. Okej, okay, okej. Okay. To są chyba te jedyne wyspy, co Führer okupował podczas wojny. Technologie rakiet. Polar can into space. O, Polar can into space. Ken, czy nen. Dawaj, Bristol. Przy więcej dywizji. Ale brytyjska armia to taka trochę, bym powiedział, taka śmieciowa ta armia. I oni mają jakiekolwiek... Mogę zobaczyć właśnie template'y. Infantry Division. 7 piechoty. I wsparcie. A tu? Cała piechota. No to nieźle. Nie wiem, czy oni w ogóle poznali coś takiego jak czołg. Ale to już mniejsza. Weź przetnij tu, Liverpool, tu. Ile macie war supportu? Macie 100 war supportu. No, jak zwykle. Co ty mi tu robisz? Wiesz co? Mógłbyś mi zrobić Batorego. Przeskoczymy jeden czołg. Skoczymy jeden czołg. Znaczy tam chyba zmieniliśmy produkcję, ale nie ma sensu do tego wracać. Okej, okay? Okej, okay. To spuszujesz i wrócisz tu do... Dokładnie, o to chodziło. To by nawet na autopuszu się chyba szło, nie? Tak mi się wydaje. Dawaj tu Sheffieldy, Leedsy. Chyba nawet na pół ich przetniemy. Kociołek zrobimy. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, no jeżeli te dywizje to utrzymają. I wy... O, i kociołek zrobiony. I proszę bardzo. Znaczy nie, żeby ten kociołek był do czegokolwiek potrzebny, bo to mówię, no to armia brytyjska to jest jakiś kpina, a nie armia brytyjska. Pewnie wszystko władowali flotę, a flotę wysłali ty, o, uciekają do Brytanii, patrzcie, nie ma Brytyjczyków. Lol. Ewakuują się. Ciekawe, gdzie wy spierdzielacie, panowie. Jestem bardzo ciekaw. Gdzie wy uciekacie, moi drodzy panowie, gdzie wy uciekacie? Daj tego lajta na szybkości, leś tutaj. Żeby skapitulowali. Ty, ale mam nadzieję, że po zajęciu w Wielkiej Brytanii skapitulują, że nie będę gdzieś tam musiał im pływać, jakieś Irlandii jeszcze zdobywać. I po to się desantowałem na tą przeklętą wyspę, żebym musiał się dalej desantować. Halo. To nie o to chodzi w podbijaniu Wielkiej Brytanii. Dobra, modernizacja kawalerii, nice. Karabin, standaryzacja wyposażenia. O, to jeszcze morsy. A nie, to jest po prostu morsy dostajemy. W stanie wystawionej Gwardii Królewskiej. Gospodarka wojenna. Ta gospodarka wojenna tak średnio potrzebna. Znaczy wiecie, jak będziemy atakowali Związek Radziecki, tylko nie ufcie Stalinowi, to się przyda taki buścik. Taki buścik się przyda. Ale chcę jak najszybciej spisać tą wojnę, bo my mamy wszystko. Ja cały czas naprawiam rzeczy. Może powinienem tego nie robić, a bardziej się skupić na przemyśle. Powinienem. Się z czasem naprawi, bo nie wszystko będzie nasze tak naprawdę. I my sporo rzeczy naprawiamy, coś co potem i tak oddamy ruskim, albo będzie, no nie wiem, wyzwolone czy coś. To trzeba będzie to jeszcze ładnie spisować. Mam nadzieję, że w tym odcinku zdążymy zrobić jakąś sensowną, ładną konferencję pokojową. Dawaj, Edinburgh, jak tam wasze te Imperium Brytyjskie? 18%. No to tak trochę... Czekaj, bo oni poszli w Mosleja, oni mogą gdzieś sobie kory zrobić? Mogą tu sobie kory machnąć? Region kolonialny. No nie, no to oni kory mają tylko w Wielkiej Brytanii. Na tym tu mogą mieć jeszcze kory, nie? No właśnie, tu mają kory, ale to jest... Glasgow może bardziej, potem rozliczę i tu gdzieś, o, tu właśnie, o, cyk. Ten desen, o, cyk. Dobra, tu jeszcze się broją na pół... A konferencja pokojowa! O, koniec wojny! Zrobił to! Pokonaliśmy, o Jezus. Czemu Hiszpania ma tyle warscora, a Związek Radziecki? Czym on ma zero warscore? Albo może miał więcej. Dobra, możliwe, że on miał więcej, ale że mam. Dobra, trzeba to teraz będzie ładnie spisać, więc malutkie cięcie. Ja to jakoś postaram się ładnie spisować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wielka konferencja pokojowa z paktem włosko-brytyjsko-niemiecko-imperialistycznym została podpisana, w sensie została zakończona konferencja pokojowa, podpisano pokój i oto efekty tej konferencji pokojowej. Jak widzicie, pozmieniało się dużo. Dużo się pozmieniało, troszeczkę czasu spędziłem, użyłem State Transfer Tool'a, troszeczkę podziałem, żeby było ładnie lorowo i już wam wszystko tłumaczę. Przede wszystkim może zacznijmy od tego łatwiejszego, czyli od kolonii. Jak widzicie, większość kolonii brytyjskich dostała Francja, w sensie Francjopolska dostała, z tym, że włoską Libię oraz włoską Etiopię dostał Związek Radziecki, a po brytyjskie kolonie w Afryce dostała też część Hiszpania, w tej zachodniej Afryce dostała Hiszpania.
samo Hiszpania dostała wszystkie po brytyjskie kolonie w Ameryce Południowej, z wyjątkiem tym, ja sobie kilka wysepek zabrałem, żeby Polacy mieli gdzie tam jeździć, na jakieś Jamajki, te, na Hawaje, te, no jak to się nazywa, Bahamy, o, bardzo ładne. Kanada została papetem polskim, bo Kanada jest polskim papetem. Tak samo Wielka Brytania, ta południowa część, została polskim papetem, z tym, że Szkocja oraz Irlandia w konferencji pokojowej trafiły do Związku Radzieckiego, to są dwa radzieckie papety. Włoska Republika, Włochy zostały podzielone, pokrojone. Jugosławia, powstała Jugosławia, o, tu nawet Tito jest, lol. Jugosławia jest papetem Związku Radzieckiego i dostała wszystkie włoskie posiadłości. My dostaliśmy, znaczy Francja de facto otrzymała te zachodnie Włochy, które zawsze tam gdzieś były częściowo francuskie. Austriacka Republika Ludowa zajmowała część północnych Włoch, a same Włochy zostały okrojone i stały się też rosyjskim papetem. Zajęliśmy wszystkie za to wysepki włoskie na Morzu Śródziemnym. Jeżeli chodzi... A, i część Jugosławii dostała Bułgaria i tutaj nasze Austro-Węgry, żeby wyrównać granice do Dunaju. Jeżeli chodzi o podział Niemiec, powstały trzy kraje niemieckie. I tutaj ładnie zrobiliśmy sobie granicę na Odrze, proszę bardzo. Piękna granica Odrze, współczesna granica na Odrze. Tutaj teren nad Renii przekazaliśmy Francji. Chciałem na początku zrobić taki cienki paseczek prowincji, żeby była eksterytorialna autostrada między Polską a Francją, ale to tak źle wyglądało, więc zrezygnowałem z tego powodu. Za to powstały trzy kraje marionetkowe. One wszystkie były z decyzji, więc ja to uznałem, że z decyzji lorowo trzeba się trzymać, więc całe Niemcy trafiły de facto do Polski. To jest Bawaria z Rubentrufem von Bayernem, polski papet. To jest Związek Reński z Hello My Lady Victoria Luisa I. A tu niespodzianka, to jest, proszę ja was, Związek Pruski i Związek Pruski... Aha, Wilhelm III, znaczy Wilhelm II. Co? To jest syn Wilhelma II. To powinien być Wilhelm III, no jeżeli mnie pamięć nie myli. Nie wiem, co się odwaliło, ale tak, to jest syn Kajzera, jego następca. Dowodzi z Królestwem Reńskim, nie Związkiem Reńskim, tylko Królestwem Reńskim, więc jeszcze lepiej, więc jak widzicie, świat został podzielony pięknie. Czy o czymś nie zapomniałem? Chyba wszystko zostało podzielone. I czy resztę tutaj, co walczyliśmy w Chinach, to dostał mało. Mało dostał, żeby było ładnie klimatycznie. I teraz zapytacie się, dlaczego Polska nie powalczy dziś żadnych wojen. I jesteśmy już w sojuszu z Kominternem. Ano uznałem, że jeżeli mamy jeszcze zawalczyć z Kominternem i ma być lorowo, to po w sumie jak zakończyliśmy wojnę z imperialistami, to nasze ścieżki się rozeszły. Związek Radziecki wypiął się na nas i opuściliśmy Komintern. Tak samo państwo chińskie, które w sumie też nie jest komunistyczne i było tylko dlatego, że my byli wspólni wrogowie, opuściło Komintern. Japonia z nami z whitepeace'owała. Japonia w ogóle własną frakcję zrobiła, zacznijmy od tego. Ona nie była w frakcji z związkiem, znaczy z Brytyjczykami, dlatego spisowaliśmy. Ona miała tą swoją strefę większą. Znaczy ona jest sama w tej frakcji, ale na przez cel narodowy wyszła, więc to chwalmy paradoks w końcu, bo oni zrobili, gdzie to jest. Gdzieś zrobili własną frakcję, o, strefa większego dobrobytu. Ich wyrzuciło z frakcji brytyjskiej, dlatego spisowaliśmy, nie musiałem wyrzucać tego ich ręcznie z wojny. Więc tak wygląda świat, został spisowany. Jeszcze chyba tylko USA walczy, a komuniści walczy, to też muszę chyba spisać. Spisujemy to, nie? Bo to bez sensu, że komunistyczny, chociaż może takie dwa bloby komunistyczne, ale jak mamy się wbijać w chociaż kurde... No właśnie nie wiem, jak to zrobić, bo jak mamy się wbijać ze Związek Radziecki... No nie wiem, zobaczymy. Prawdopodobnie też to spisujemy, żebyśmy walczyli ze Związkiem Radzieckim jeden na jeden. Właściwie to będzie wspólnota Europy, znaczy ten, albo to wszystko to są nasze papety. To co w Europie nie jest na czerwono, to jest naszym papetem, nie licząc Portugalii. Będziemy musieli to wszystko, co jest na czerwono, bo komuniści, wpuściliśmy komunistów do Europy. No ładnie, oni zajęli tutaj Bałkany, Włochy, Hiszpanię, tutaj, a my zajęliśmy środek. No to myślę, że konferencja pokojowa jak najbardziej udana. Lorowo wszystko się zgadza, można tegoś wytłumaczyć, jeżeli chodzi o opisowanie. Granice też w miarę sensownie wyrównane, więc teraz jedyne co pozostaje, to przygotować się do walki z Związkiem Radzieckim. Więc wykorzystując, że jeszcze mamy chwilę czasu. Mamy chwilę nie czasu. Kurde, nie wiem czy dobrze zrobiłem, że nie wrzuciłem sobie totalnej, znaczy gospodarki totalnej. Fuck! Co? Jak Austro-Węgry zaatakowaliście? What? Czemu oni Austro-Węgry zaatakowali? A, bo nie mają wargola na nas wszystko. No mam nadzieję, że nie będą się desantowali.
Dobra, zostawmy ich w spokoju. Brytyjczycy. Oj, teraz co komiter wzywa mnie do frakcji. No nie, dobra, to będę musiał spisać, bo się dziwne rzeczy dzieją. Oj, mogę sobie tu gospodarkę odpalić? Pełną mobilizację? Mogę, to sobie odpalimy pełną mobilizację. Odpalimy sobie pełną mobilizację, bo nas stać na pełną mobilizację. No i weszli, powchodzili do jakichś wojen. Ja to też na szybkości spisałem już na kolejny odcinek. Bo trzeba będzie mądrze zrobić. Trzeba będzie mądrze zrobić, się przygotować na wojnę z bandytą ze wschodu. Systemy noktowizyjne, a możesz zrobić, go. Bo linia frontu będzie zarąbiście długa i będzie zarąbiście pokręcona, zwłaszcza tego, że on ma tutaj Bałkany. Kurde, państwo chińskie z powrotem do Kominternu wrzuciło. Czemu wyście, aha, bo walczycie z tym USA? To USA jest problematyczne! Boże, jesteście tu tak niepotrzebni, to USA tak psuje klimat. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się kompletnie. Dobra, potem to wyrównam. Ile mamy dywizji? Mamy 130 dywizji piechoty. Właściwie mamy więcej dywizji. Daj mi całą piechotę tutaj. To jest nasza armia pseudo-pancerno-ofensywna. Czego wam brakuje właściwie? Ciężarówek zakładam. Właśnie, bo teraz trzeba... trzeba odbudować przemysł. Trzeba bardzo odbudować przemysł. O kurwa! Trzeba niesamowicie odbudować przemysł. W ogóle te bombowce morskie weź, wygaś produkcję. To jest kompletnie teraz niepotrzebne. Bardziej by się przydały ciężarówki, samoloty bliskiego wsparcia. O, to są rzeczy, które obecnie potrzebujemy. To są rzeczy, które obecnie potrzebujemy. Weź też zmniejsz produkcję karabinów. Myśliwce też, bo zaczynają się marnować. Myśliwce, zmniejsz produkcję. Mamy pelotków nagromadzonych. Nie wiem skąd my to musieliśmy dostać, bo ja nie wierzę, że tyle zrobiłem. Pepanców też mamy zarąbiście dużo. Więc te fabryczki niech chodzą. Na pewno będziemy musieli, ale to jest poniszczone. Ciężarówki musimy nadrobić. Na pewno bliskiego wsparcia potrzeba będzie więcej. Tak, tak, tak. Więcej Hondurasów, więcej Hondurasów. Wszystkie dywizje, w ogóle wszystkie armie mogą wrócić. Wszystkie armie mogą wrócić do kraju. Tu jest wielka parada z okazji zwycięstwa i zakończenia wielkiej wojny. Wielka wojna dobiega końca. Teraz pozostaje jeszcze tylko ostateczna wojna z komunizmem. Ale to już na przyszły odcinek. Jakieś decyzje na szybkości po zwycięstwie nad Niemcami. Coś tu mogę zrobić. Dyrektorat Ukrainy. Mogę dalej rozbudowywać. Interwencja niemiecka. No to już mamy porobione. To już porobiliśmy. Właśnie z tego porobiłem te papety. Pozwala pepance. O, a to się od razu ury zrobiły. Boże, w jeden dzień się robią. Aha, dostaliśmy. Rewolucja w broniach typu przeciwpancernych. No tak, no ur to było zarąbiste. Gdybyśmy mieli więcej urów podczas kampanii wrześniowej, to te niemieckie PZ-y by fruwały i latały. Nasi wojskowi z Państwowej Fabryki Karabinów w Warszawie opracowali cud broń. Karabin przeciwpancerny wzór 35 UR. Zespół konstruktorów pod przewodnictwem Józefa Maroszka opracowali broń zdolną do niszczenia każdego wrogiego pancernego pojazdu. Znaczy no w 42... Co ja mam w 42? Pantery pierwsze, tetki? Przecież tetkę? Od boku panterę? Przebiłby UR? UR używa pełnoprawnych pocisków ołowianych zbliżonych do zwykłych pocisków karabinowych o małym karabinkowym kalibrze 79,2. Ministerstwo Wojny wystosowało ubertajny komunikat o zmasowanej produkcji tego karabinu w prawie 15 fabrykach wojskowych w Polsce. Ci tutaj tajemnicy, ponoć wszyscy, którzy wiedzą o UR, mają zakaz wyjawienia tajemnicy pod groźbą śmierci. No nie wiem, czy aż tak było, ale było naprawdę grubo. Coś tu jeszcze możemy zrobić? Zakaz... tu możemy polecieć... Gdzie to było? Kwestia sowiecka, właśnie. Możemy zacząć robić o naprawie Rzeczypospolitej. O, idealny cel! O naprawie Rzeczypospolitej. Piękny cel na przygotowanie do wielkiej wojny z bolszewizmem i naprawie po jednej zawieruchy. Więc tym celem sobie zakończymy i rozpoczniemy następny odcinek, a potem zaczniemy lecieć w Święte Imperium Rzeczypospolitej. Są same cele, tu pierdoły nam tylko dają. Zakaz uchwalania budżetu z deficytem. Okej. Okay. Zielona wyspa Europy. Jedyna nie czerwona. Wolniej, królestwo bez skazy. O kurwa, to są chore busty. Lecimy w to. Lecimy w to drzewko w następnym odcinku. W następnym odcinku będzie raczej taki przymulający, przygotowujący do wielkiej wojny ze Związkiem Radzieckim. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że konferencja pokojowa też wam się podobała. Jeszcze tylko muszę wyprostować sprawy, bo to bez sensu, że oni cały czas walczą i... No bo oni nigdy nie spisują, a ta Ameryka będzie irytująca, a my chcemy zrobić fajny pojedynek ze Związkiem Radzieckim. Tego 500 dywizji. Nadzieję się na nasze ury, więc co? Łapek górę, soczysty komentarz, trzymajcie się. Na razie.